Zostałem przyłapany na próbie molestowania własnego brata? Mój brat chciał wraz ze swoją przyjaciółką wybrać się na łyżwy, dlatego mama poprosiła mnie, żebym ich przypilnował. Po paru minutach obserwowania dzieciaków dostrzegłem kątem oka, że przygląda mi się jakiś facet z synem. Poczułem się z tym faktem strasznie nieswojo, dlatego postanowiłem do nich pomachać, żeby rozluźnić atmosferę. Po chwili zauważyłem, jak mężczyzna szepcze coś dziecku do ucha, a następnie kieruje się w moją stronę. Wywiązała się między nami rozmowa, w której udział wzięli... Ja, ty chyba nie wymaga wyjaśnień, rozkapryszony ojciec, dzieciak rozkapryszonego ojca, mój brat i przyjaciółka brata. Przepraszam, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, jakiej zbrodni się dopuszczasz? Słucham? Prześladowanie jest karalne, a już w szczególności małych dzieci. Ale ja tylko ich pilnuję. A więc tak się teraz na to mówi... Zapomniałem wspomnieć, że mam 17 lat, ale ludzie często mówią mi, że wyglądam na 19, dlatego pomyślałem, iż mężczyzna uznał mnie za dorosłego faceta. Zamierzam wezwać policję! Teraz rozkapryszony ojczulek postanowił zaczepić mojego brata i jego przyjaciółkę, mówiąc: Przepraszam, czy wy znacie tego mężczyznę? Po czym wskazał palcem na mnie? Warto zaznaczyć, że dziewczynka cierpi na zespół Tureta i nagły stres wywołał u niej tyki nerwowe. Oczywiście, że znamy. Przecież to mój brat. Nie bój się. Mi możesz powiedzieć prawdę. Nie musisz kłamać, nawet jeśli ten facet cię do tego zmusił. Co do helery. Jeśli chcesz nas porwać, to źle trafiłeś. Czasami Turet objawia się również tikami słownymi. Jesteście pewni, że znacie tego kolesia? Jest pan debilem. Nagle do rozmowy wtrącił się dzieciak mężczyzny. Nie mieszaj się w to. Mama na nas czeka. To niech poczeka jeszcze parę pieprzonych minut. Okej. Okay. Niech pan natychmiast przestanie, mówię poważnie. Zboczeńcy tacy jak tej powinni smażyć się w piekle! Pierdol się! Rozkapryszony tatusiek zdecydowanie nie miał pojęcia o przypadłości przyjaciółki brata. Coś ty do mnie powiedziała? Spokojnie, ona cierpi na zespół Tureta. Akurat to powiedziałam celowo. Nawet mnie to nie dziwi. Nie wiem czym jest zespół jakiegoś Tureta, ale to żałasna wymówka. Zamieszanie przykuło uwagę przechodzącego obok mężczyzny, którego na potrzeby historii nazwijmy Joe. Przepraszam bardzo, tak się złożyło, że usłyszałem waszą kłótnię i pomyślałem sobie, że może mógłbym jakoś pomóc. Oczywiście, że możesz! Przyłapałem tego z boka na molestowaniu tych biednych dzieci! Czy ma pan na to jakieś dowody? No przecież widziałem, jak do nich podchodzi! To mój brat do cholery! Ile razy mam to jeszcze powtarzać? Miejcie na uwadze, że dzieci, którymi się opiekowałem, miały 10-11 lat. Dlatego nie ma się co dziwić, że w taki sposób zareagowały na zaistniałą sytuację. A więc te dzieci to Twoje rodzeństwo? Bobiec jest moim bratem, a ta dziewczynka to jego przyjaciółka. Proszę pana, jeśli cała trójka twierdzi, że zna siebie nawzajem, to nie ma co tego podważać. Będę zmuszony wezwać policję, jeśli nie zostawi ich pan w spokoju. Bawiało, grozą. Na szczęście rozkapryszony ojciec wziął sobie te słowa do serca i dał nam święty spokój. Dzięki, uratowałeś nam życie. Nie ma sprawy, cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki. Po tej miłej wymianie zdań, roześliśmy się w swojej strony. Jeśli to czytasz, Joe, to jeszcze raz wielkie dzięki. Okazuje się, że noszenie szlafroka jest nielegalne. Jestem samotnym 23-latkiem, który praktykuje nudyzm, kiedy to tylko możliwe. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że będąc w domu przeważnie chodzę nago. Dzisiejszego ranka zaraz po przebudzeniu się i odbębnieniu porannej rutyny zauważyłem, że mój kosz na śmieci znów jest pełny, a wszystko za sprawą jedzenia, które zamawiałem ze za nocy. Wziąłem zatem worek, włożyłem na siebie szlafrok i zaniosłem śmieci do kosza stojącego przy drodze. Na zewnątrz były zawrotne 3 stopnie Celsjusza, dlatego chciałem jak najszybciej wrócić do domu. Niestety wszystkie kosze były przepełnione, jak zwykle. Przesunąłem więc swój śmietnik na chodnik, skąd łatwo będzie go zabrać. Wrzuciłem do niego worek i już miałem wracać do ciepłego domku, gdy nagle usłyszałem znajomy już wszystkim: Przepraszam bardzo! Przewróciłem oczami, wziąłem głęboki oddech i odwróciłem się w kierunku, skąd dochodził głos: Tak, czy ty w ogóle masz coś pod tym szlafrokiem? A jakie to ma znaczenie? Miałem pewność, że nie było opcji, żebym jakkolwiek zgorszył kobietę. Specjalnie zawiązałem pasek podwójnie, żeby nic się przypadkiem nie rozsunęło. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie! Wydaje mi się, że to już nie pani sprawa. Ja tylko wyrzucam śmieci. Nie masz nic pod spodem. Jesteś goły, a to wbrew prawu! Weszła mi w słowo. Nieprawda. Jestem zakryty, więc nie łamię żadnych przepisów. I śmiałem otwierać drzwi, gdy nagle kobieta doskoczyła do mnie i szarpnęła mnie za ramię. Nie dotykaj mnie! Spieprzaj! Wzywam policję. Nie będę tolerować publicznego obnażania się w moim sąsiedztwie. To szkodliwe dla dzieci. Naprawdę? Chodzenie w szlefroku jest szkodliwe dla dzieci. Chyba muszę się doedukować. Jeśli mnie w tym momencie nie puścisz, to oskarżę cię o napastowanie. Odwal się ode mnie, kobieto, i lepiej pilnuj swojego nosa, bo ja nie zrobiłem nic złego. Grażyna wydała z siebie jakiś niezrozumiały, pomrukopodobny wrzask na miarę monstrum z doktora z lat 70. Jedynym, co udało mi się wyłapać, było słowo policja kończące zdanie. Dlatego zgaduję, że groziła mi konsekwencjami prawnymi czy coś w tym stylu. W sumie to, nie wiem i ani trochę mnie to nie obchodzi. Tym bardziej, że dochodzi już dwudziesta, a po policji ani widu, ani słychu. Najwidoczniej słowa kobiety zostały rzucone na wiatr. No chyba, że funkcjonariusze potrzebują trzynastu godzin, żeby odpowiedzieć na wezwanie. Co prawda bycie nago pod szlafrokiem nie jest zabronione, ale rozumiem, że dla niektórych może się to wydawać dziwne. Nie widziałem jednak sensu w ubieraniu się tylko po to, żeby dwie minuty później wszystko z siebie zdejmować. Liczy się to, iż miałem na sobie szlafrok, który wszystko zakrywał. Nie rozumiem, dlaczego kobieta uznała to za problem. No cóż, najwidoczniej tak to już bywa z tymi walniętymi jędzami. Pozwę te budę! Jeszcze za czasów mojego uczęszczania do podstawówki, w naszej szkole organizowano konkursy na najlepsze opowiadanie. Osoba, która napisała najlepszą pracę, wygrywała kartę podarunkową o wartości 100 dolarów oraz medal. Chodziłem wtedy do klasy z dzieciakiem o imieniu Marek, który zawsze zajmował pierwsze miejsce w tego typu konkursach. Pamiętam, że był strasznie bogaty i woził się do szkoły BMW, podczas gdy reszta z nas musiała korzystać z metra. W każdym razie w piątej klasie zorganizowano taki właśnie konkurs którego tematem była nadzieja. Markowi pierwszy raz w życiu nie udało się wygrać z jednego prostego powodu. Napisał rozprawkę zamiast opowiadania. Co prawda była ona na tyle dobra, że i tak zajął drugie miejsce, ale to go nie usatysfakcjonowało. Chłopak zaczął płakać i wrzeszczeć, wpadając przy tym w szał. Nie trzeba było długo czekać na reakcję jego matki, która zagroziła szkole, że ją pozwie, a następnie zaczęła wyżywać się na dziewczynce z pierwszego miejsca. Mówiła jej, że nie zasłużyła na nagrodę i że jest małą ździrą. Mało tego. Kobieta próbowała nawet wyrwać jej z rąk kartę podarunkową i medal, ale na szczęście szkoła zareagowała w samą porę, wzywając policję. Poskutkowało to aresztowaniem rozkapryszonej mamuski, nie wiem jednak, czy postawiono jej jakiekolwiek zarzuty. Grażyna usilnie stara się złożyć zamówienie w zamkniętej restauracji. Wydarzyło się to jakieś 4 lata temu, kiedy pracowałam jeszcze w McDonaldzie. Był to akurat jeden z tych lokali, które otwarte są całodobowo, ale tamtego wieczoru kierownik ogłosił, że czas na generalne porządki. W związku z tym zamknęliśmy lokal o 20.00 i rozmieściliśmy na zewnątrz odpowiednie znaki, żeby dać ludziom do zrozumienia, jak wygląda sytuacja. Znalazła się jednak jakaś ślepa idiotka, która przyjechała obok wszystkich siedmiu tabliczek, kompletnie nie zwracając na nie uwagi. Mimo, że byłam zajęta sprzątaniem, i tak podeszłam do interkomu. Witamy w restauracji McDonald's. Niestety muszę ze smutkiem poinformować, że na chwilę obecną nie obsłuży. Poproszę Happy Meal z poluszkami rybnymi i dużego wieśmaka z kolą dietetyczną, przerwała mi Grażyna. Przykro mi, proszę pani, ale ze względu na konserwację oraz dogłębne czyszczenie nie jesteśmy w stanie zrealizować tego zamówienia. Wyjaśniłam grzecznie. Że co? Przecież to całodobowy McDonald's. Zgadza się jednak dzisiaj zarząd podjął decyzję o generalnych porządkach, dlatego nie przyjmujemy żadnych zamówień. Moim zadaniem jest informowanie o tym klientów, którzy nie zauważyli znaków. Nie podoba mi się twój ton. Chciałabym porozmawiać z kierownikiem. Oczywiście, proszę dać mi chwilkę. Udałam się do kierownika i pokrótce wyjaśniłam mu całą sytuację. Następnie mężczyzna założył słuchawki, a ja pozwoliłam sobie na chwilę przerwy. Dobry wieczór! Z tej strony kierownik dzisiejszej zmiany. W czym mogę pomóc? Zapytał uprzejmy menadżer. Chciałabym złożyć zamówienie, zakomunikowała natrętna klientka. Proszę pani, pracownica wyjaśniła, że na tej chwilę jesteśmy zamknięci ze względu na konserwację oraz czyszczenie sprzętu. Cierpliwie tłumaczy mężczyzna. Obawiam się, że będzie musiała pani pojechać do innego McDonalda, który jest otwarty, na przykład do tego w centrum miasta. Ale dzisiaj są urodziny mojego synka i chciałam sprawić mu przyjemność. Doskonale panią rozumiem, jednakże nasze urządzenia są wyłączone, dlatego nie jesteśmy w stanie zrealizować pani zamówienia. Zepsuliście urodziny mojemu synkowi. I tak podjadę do okienka. Jak rzekła, tak zrobiła. Przywitała nas krzykiem, domagając się rozmowy z przełożonym kierownikiem. Nie wiedziała jednak, że to właśnie z nim ma do czynienia. Tak się składa, że to ja jestem tutaj przełożonym, proszę pani. Zaczął spokojnie. Złą decyzją było nękanie moich pracowników oraz znieważenie mnie. Ponieważ znamy pani numer rejestracyjny, model samochodu i wiemy jak pani wygląda. Nie tylko zgłaszam sprawę na policję, ale również dożywotnio zabraniam pani wstępu do tego lokalu. Przy okazji gratuluję. Jest pani pierwszą osobą, która dostąpiła takiego zaszczytu. Po tych słowach Grażyna po prostu odjechała. A my wróciliśmy do sprzątania. Z racji, że zostały nam jeszcze jakieś resztki jedzenia, postanowiliśmy urządzić przyjacielskie zawody na najbardziej kreatywnego burgera. Co prawda, nie wygrałam, ale przynajmniej mogłam zjeść poczwórnego, super ostrego Big Maca. Wspaniałości mojego autorstwa.